W historii świata są takie kobiety, które nie tylko rządziły własnym domem, ale kierowały całym państwem i robiły to doskonale. Do grona takich kobiet należy patronka dnia dzisiejszego, święta Pulcheria, cesarzowa. Pulcheria urodziła się na dworze cesarskim w Konstantynopolu 19 stycznia 399 roku jako córka cesarza Arkadiusza. Miała trzy siostry i młodszego brata Teodozego, który w miejsce ojca 14 lipca 414 roku zostaje cesarzem. Pulcheria zdobyła wszechstronne wykształcenie, dlatego brat nadał jej zaszczytny tytuł cesarzowej i zaprosił do współrządzenia krajem. Cesarzowa wywierała na młodszego brata dobroczynny wpływ. Za jej panowania potępiono wiele herezji. Sama troszczyła się o kościoły i klasztory. Wolny czas spędzała na lekturze Pisma Świętego, modlitwie i posłudze miłosierdzia wobec ubogich. Złożyła nawet dozgonny ślub czystości. Dzięki jej staraniom polepszyły się stosunki między Rzymem a Konstantynopolem. Czas próby dla świętej Pulcherii przyszedł wraz z objęciem przez Nestoriusza urzędu patriarchy. Na skutek jego intrygi aresztowano Pulcherię i trzymano pod kluczem w pałacu. Nestoriusz zakazał jej przychodzenia na niedzielną Eucharystię. Ta mężna niewiasta nie załamała się, lecz dzielnie zniosła te upokorzenia. Wiodła odtąd życie na pół klasztorne. Nawet z zamknięcia był słyszany jej głos, gdy protestowała przeciwko pobiciu prawowiernych duchownych na synodzie w Efezie. W tej sprawie napisała list do świętego Leona Wielkiego, prosząc go o zwołanie Soboru Powszechnego. Kiedy 28 lipca 450 roku umiera jej brat, cesarz Teodozy II, Pulcheria wraca na dwór cesarski, obejmując władzę po bracie. W roku 451 zwołuje Sobór Powszechny do Chalcedonu, który ostatecznie potępił błędy w nauczaniu Nestoriusza. Po zakończeniu obrad soborowych sam papież wysłał do cesarzowej list z podziękowaniem. W roku 453, to jest w 59 roku jej życia, a w 39 panowania, odeszła święta Pulcheria po wieczną nagrodę do nieba. Jej doczesne szczątki spoczywają w kościele 12 apostołów w stolicy Bizancjum. Jest czczona zarówno przez Kościół Wschodni, jak i Zachodni pod datą 10 września. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Pulcherii. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ exaltimus, Kyrie eleison.